Już w dniach 17-18 września do Wilna z opowieścią o swojej kulturze, historii i tradycjach zawita miasto portowe Gdańsk. W stolicy Litwy odbędzie się tradycyjny już 11 festiwal Gdańsk w Wilnie. O przebiegu festiwalu i zaplanowanych w ramach świętej imprezach rozmawiamy z głównym specjalistą z Wydziału Kultury Samorządu Miasta Wilna, kuratorką festiwalu Renatą Lisowską-Urbanowicz. Dzień dobry, pani Renato. Dzień dobry, witam serdecznie. Co będzie wyjątkowym wydarzeniem tegorocznej edycji festiwalu Gdańsk w Wilnie? Ja bym może nie chciała tak wyszczególnić każde wydarzenie, bo każda pozycja z tego festiwalu jest dla nas niezmiernie ważna i pieczołowicie szykujemy się do tego wydarzenia, uwzględniając oczekiwania odbiorców. Tak więc dla nas wszystko jest bardzo ważne. A powiem, że program jest różnorodny, są pozycje literackie, pozycje artystyczne, prezentacje dobrych praktyk, tak co dla nas wszystko jest ważne. A czy pandemia w jakiś sposób wpłynęła na przygotowanie festiwalu tegorocznej edycji? Znaczy tegoroczna edycja akurat jest w takim czasie, że nie powiem, że jakoś tam ona ucierpiała. Oczywiście wszędzie jest wyjście za okazaniem paszportu możliwości. Mieliśmy gorzej w ubiegłym roku, gdyż pandemia tak nam poplątała te wszystkie plany, że edycja festiwalu Gdańsk w Wilnie odbyła się tylko w formie online, a edycja Wilno w Gdańsku w ubiegłym roku częściowo online, częściowo na żywo. Jednym z partnerów, organizatorów festiwalu jest Związek Pisarzy Litwy, który tak naprawdę od dawna zabiegał o to, żeby podczas festiwalu były akcenty literackie. Chyba i Wilno, i Gdańsk mają się czym w tym zakresie pochwalić. No, jeśli chodzi o te osiągnięcia literackie, oczywiście i Wilno, i Gdańsk mają się czym pochwalić. I jeśli nie przywiązując się do tego festiwalu, to może wspomnę, że Wilno złożyło wniosek o miano miasta literackiego UNESCO i cieszymy się z tego ogromnie, bo to wymagało wiele pracy. Gdańsk zaś jest członkiem Międzynarodowej Sieci Pisarzy Uchodźców ICORN, a poza tym cieszymy się ogromnie, że udało nam się wciągnąć te pozycje literackie. Zaprosiliśmy znanego gdańskiego publicystę, prawnika, literata, filozofa tutaj do nas na dyskusję, który przedstawi swoje książki. Trzy książki, są one związane z Wilnem. Jest to mianowicie tomik poezji Żmuty. Sama nazwa Żmuty nawiązuje do wileńskiej mowy. Są to takie poplątane tasiemka. I akurat w tym tomiku poetyckim będzie wiele akcentów wileńskich. Następna książka tego autora to jest Wróblewski, o słynnym karniście Bronisławie Wróblewskim, który był jednym z najwybitniejszych karnistów. Był profesorem prawa karnego tutaj u nas na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Jego dorobek teraz też jest niezmiernie ważny, i to więc ta książka będzie druga o nim. A trzecia książka to będzie książka pod tytułem Kościół wobec kary śmierci, gdzie jest poruszana ta pozycja Kościoła wobec tej kary śmierci. Tak więc gorąco zapraszamy na te spotkania literackie. Naprawdę ma być wiele interesującego. Poza tym pani jeszcze na samym początku wspomniała, że festiwal przybiera formę nie tylko rozrywki. Będzie jeszcze jedna dyskusja pod tytułem Małe inicjatywy dla wielkich rzeczy. Jest to takie, raczej będzie to spotkanie mające na celu podzielenie się dobrym doświadczeniem między hospicjum, które znajduje się w Wilnie, hospicjum imienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki, a hospicjum imienia księdza Eugeniusza Dudkiewicza w Gdańsku. To chyba dobrze wróży dalszej takiej konkretnej współpracy. Mhm. Cieszymy się również, że udało nam się rozszerzyć program festiwalu właśnie o to wydarzenie, gdyż ta myśl, ta idea hospicyjna jest w Wilnie dosyć ważna, tak samo i w Gdańsku. Hospicjum Eugeniusza Dudkiewicza jest jednym z najprężniej działających hospicjów w Polsce i w ogóle Eugeniusz Dudkiewicz był pionierem tej ruchu hospicyjnego. I ta współpraca hospicjów już trwa od wielu lat, nawet przy powstawaniu naszego hospicjum. Hospicjum Dudkiewicz udzielało się, konsultując się organizacyjnie. Tak więc to będzie
Taka prezentacja dobrych praktyki, wymiana doświadczeń, a poza tym zaakcentujemy tą wyjątkowość posługi ludziom chorym. Będziemy promowali wolontariat, inicjatywy, które małe rzeczy robią, zmieniają na wielkie. Od prawie 20 lat w Gdańsku również odbywa się siostrzenny festiwal pod tytułem Wilno w Gdańsku. Nieprzypadkowo, że te dwa miasta zaprzyjaźniły się. Tą przyjaźń łączą przede wszystkim ludzie mieszkający, ale chyba i nie tylko. No tak, w ogóle te predyspozycje były, z początku festiwalów akurat były z tego, że ta miłość gdańszczan do Wilna już tam jest pielęgnowana od wielu lat. Według niektórych statystyk około 30% mieszkańców powojennego Gdańska stanowili ludzie przybyli z Kresów, a przede wszystkim z Wilna, z Wileńszczyzny. I właśnie z sentymentu do Wilna powstał ten festiwal. I oczywiście ta edycja w Gdańsku ma trochę inną formułę, gdyż jest akcentowane te Wilno, te więzi z Wilnem. No a u nas zresztą trochę jest inna sytuacja, gdyż nie ma takiego sentymentu do Gdańska, ale my, ponieważ jesteśmy i Wilno i Gdańsk są miasta prężnie rozwijające się, propagujące te same wartości, wartość wolności, wartość tolerancji, dlatego ta współpraca istnieje i owocuje festiwalami. Słusznie pani zauważyła, że zwłaszcza w drugiej połowie ubiegłego wieku sporo osób z Wileńszczyzny wyjechało do Gdańska i rzeczywiście mieszkańcom Gdańska nie trzeba wiele mówić i przedstawiać Wilno. Natomiast tu w Wilnie mamy nieco inną sytuację. Czy to jest uwzględniane przy przygotowaniu się i organizowaniu festiwalu? Oczywiście uwzględniamy to, gdyż powtórzyłam, że wiele gdańszczyzn ma pochodzenie wileńskie i dla nich to jest niezmiernie ważne. To Wilno, a teraz oczywiście jest globalizacja, mamy wiele napływów z innych kultur i staramy się, aby oczywiście Gdańsk się zaznaczył, ale odbiorcy są inni, dlatego staramy się o wciągnięcie różnych dziedzin, różnych zespołów muzycznych, tak samo jak tych takich o tych propagujących taki wolny styl, styl uliczny i muzykę poważną. Jak można określić popularność obu festiwali? Na co najbardziej czekają mieszkańcy obu miast i co jest najbardziej takim chodliwym punktem programowym? Znaczy, u nas chodliwym zawsze najlepiej się sprzedaje jakieś wydarzenie muzyczne. I w tym roku też mamy dwie oferty muzyczne. Jest to występ zespołu Downtown Brass na scenie przy Placu Kudirki. Jest to zespół inspirowany zespołami ulicznymi New Orleanu, Nowego Orleanu. I zespół z panią Krystyną Durys, to jest jazzowa wokalistka, która będzie miała swój koncert w Ratuszu Wileńskim. Współpraca Wilna i Gdańska nie polega wyłącznie na organizowaniu corocznych festiwali. Jakie jeszcze formy przybiera współpraca pomiędzy Wilnem a Gdańskiem? To znaczy, organizujemy wizyty studyjne naszych instytucji podrzędnych, aby wymieniać się doświadczeniem, aby tworzyć jakieś nowe projekty kulturalne, które mamy nadzieję zaowocują w przyszłości jakimiś dużymi wydarzeniami, o które poszerzy się festiwal. Pani Renato, serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Mówi się, że ponad 100 tysięcy ludzi mieszkających w prawie półmilionowym Gdańsku ma korzenie wileńskie. Wilno jest obecnie w przestrzeni publicznej Gdańska nie tylko w czasie festiwalu, ale również codziennie w tradycjach rodzinnych. I to dzięki również takiemu festiwalowi Wilniuki z Gdańska i ich potomkowie mogą powrócić, kto wirtualnie, a kto i na żywo, do rodzinnego i ukochanego miasta swoich matek i ojców. Wilno natomiast ma szansę poznać najlepsze strony pięknego polskiego Gdańska i kto wie, może pokochać je szczerą miłością. Tego, ale przede wszystkim dobrych wrażeń życzymy naszym widzom na imprezach festiwalu Gdańsk w Wilnie, ale też życzymy dobrego wieczoru z TVP Wilno.